Przyjaciele, więc tak, mamy dwie sesje warsztatów małżeństwo i rodzina. To, co było do tej pory, było pewnego rodzaju takim wstępem do tych sesji, które zrobimy sobie właśnie teraz luty, marzec, kwiecień, maj. W maju zakończymy warsztaty, ponieważ w czerwcu będziemy mieli już nasze spotkanie przebudzeniowe, wspólne nabożeństwo, więc już w czerwcu nie będzie. Ale teraz te 4 miesiące już te sesje będą takie bardziej złożone i dokładne. Ja chcę dzisiaj mówić o na jednej sesji na temat męża, na drugiej sesji na temat żony. Podzieliłem sobie to tak. Ja dzisiaj chcę dotknąć tej formy, od tej formy duchowej chcę to zacząć i pokazać to wam w ten sposób, jak to widzi Bóg, jak Bóg to w ogóle ogląda. Wiecie, że małżeństwo jest natury ziemskiej, o tym mówiliśmy już. Natomiast ja uważam, jestem przekonany o tym, że kiedy potrafimy zobaczyć to oczyma Boga, no to my mamy podstawę, żeby dalej w ogóle w tym sobie pójść. I też na końcu każdej z tych sesji powiem o takich fundamentalnych, podstawowych elementach cech związanych z byciem mężem i byciem żoną. Cech męża i żony. Natomiast ja chcę, żebyście pierwszą rzecz, żebyście zrozumieli, to jest to, że ja będę tutaj mówił o standardzie. Więc bo Bóg, On widzi rzeczy takimi, jakimi On je stworzył na poziomie prawdy. W ogóle wiecie, że Bóg widzi idealnie. Idealnie. Tak jak należy. W przyszłym miesiącu będziemy szli w tą stronę, gdzie będziemy oglądać te rzeczy od strony takiej praktycznej pod tytułem co my mamy. Będziemy umieli w ten sposób ocenić samych siebie jako mężów, jako żony, jako ludzi, którzy mają mieć męża, mają mieć żonę. Będziemy mieli zatem wzorzec i będziemy mieli też opis doświadczeń, które tak naprawdę który się przeżywa. Będę mówił też w przyszłym miesiącu o tym, jak ma funkcjonować wzajemna relacja. Natomiast dzisiaj ja chcę, żebyśmy zobaczyli wzorzec Boży. Bo to ten wzorzec nas interesuje przede wszystkim. Jak my nie mamy wzorca, to my nie wiemy, do czego się mamy odnieść. Bo w przeciwny sposób albo nie sięgamy po coś, albo próbujemy być więksi niż wzorzec. Bo ja to też zauważyłem, że w małżeństwach robi się diabeł, jak nie zaniża standardów, to podwyższa standardy. To zawsze, to jest fachowiec od rogów, jak Agatka często powtarza, bo to jest fachowiec od rogów. I to małżeństwo, ono takim jest rozjeździe, że jeśli nie można go dobić na takim poziomie, że jest za słabe, to go się dobija w ten sposób, że powinno być lepsze. A Bóg naprawdę widzi to zdrowo. I dzisiaj sobie ten zdrowy obraz małżeństwa wyrysujemy, zarówno z poziomu męża, jak z poziomu żony. Ja celowo nie połączyłem tych rzeczy, bo ja chcę, żebyśmy to sobie zupełnie osobno obejrzeli, bo małżeństwo, ono, jako że jest natury ziemskiej,
ono cały czas jest związkiem dwojga ludzi. To jest cały czas dwoje ludzi. To nie jest jeden człowiek. Tak jak to częstokroć religia próbuje wtłoczyć ludziom do głowy. Że to jest jeden człowiek. No nie jest jeden człowiek. Jak się mówi, tam oni są jednym ciałem, to się tam próbuje tą rzecz to ciągnąć dalej. Że to jest jeden człowiek. No jednym ciałem to nie jest jeden człowiek. To dalej dwoje ludzi. W ogóle to się nie stanie jednym człowiekiem. Nie można się stać z kimś jednym człowiekiem, wiecie. To jest nieprawda. Można stać się z Bogiem jednym duchem. Ale nigdzie w moim piśmie nie przeczytałem czegoś takiego, że ktoś się stał jednym człowiekiem, drugim człowiekiem. To jest absurd. Można być z Bogiem jednym duchem. Nawet z człowiekiem nie można być jednym duchem. To też jest niemożliwe. Rozumiem, to niemożliwa sprawa, żeby być jednym duchem z kimś. Bzdury. No. Natomiast diabeł, jak nie zaniża standardu, to go chce podwyższyć. I wielu chrześcijan też żyje w takim rozedrganiu życiowym, bo oni próbują osiągnąć też w małżeństwie coś, czego nie można osiągnąć. Nie można. Ale powiem, nie trzeba. Bo wiecie, że jak się za mocno w coś pójdzie, to mamy też patologię. Jak za mocno w coś pójdziesz. To tak jak niektórzy myślą, że się można najeść na zapas, napatrzeć na zapas, rozumiesz? Mój tata mawiał, że roboty się nie przerobi, a wódki się nie przepije. Tak to miał filozofię życiową. I nie można małżeństwa podciągnąć wyżej niż standard Boży i nie należy żyć w małżeństwie poniżej Bożego standardu. Dlatego standard Boży musi być dla nas znany i jasny. I to, o czym będę uczył, jest dostępne dla nas. Absolutnie dostępne. Ja chcę się posłużyć klasyką w tym temacie, czyli tym listem do Efezjan, bo nie chcę, żebyśmy ruszali inne rzeczy, bo to mają być warsztaty, czyli mi zależy na bardzo praktycznym oglądzie tej sytuacji. Więc ja nie chcę, żebyśmy tutaj teoretyzowali, tylko ja chcę, żebyśmy poszli w bardzo praktyczny sposób. Otwórzcie sobie w ogóle, jeżeli chcecie, ten tekst, bo potem za chwileczkę będziemy sobie na tym tekście pracować, zresztą obydwie sesje będziemy na nim pracować. Ten list do Efezjan, 5 rozdział, od 22 do 33. List do Efezjan, 5 rozdział, 22-33. Przeczytam to. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół bez chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją, połączy się z żoną swoją i tych twoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Tu jest napisane w 32 wersecie, tajemnica to wielka. To znaczy, że w ogóle temat małżeństwa jest schowany. To jest schowane. I to trzeba odkryć. Bo tajemnicę trzeba odkryć. My w Chrystusie mamy możliwość odkrywania tajemnic. Dlaczego to jest tajemnica? Dlatego, że ona
nie dotyczy teorii, bo małżeństwo jest bardzo praktyczne. I nie można teoretycznie objąć małżeństwo. Małżeństwo musi od razu w człowieku zaistnieć jako przestrzeń przeżywania. A więc ono ma być przeżywane, a dla osób, które jeszcze nie są w małżeństwie, ma powstać w sercu gotowość przeżywania. Sama wiedza, ona będzie bardzo problematyczna. Dlatego na przykład, kiedy w systemie kapłańskim, który działa w Kościele katolickim, księża zaczynają nauczać na temat małżeństwa, no to jest o tyle groteskowa historia, że oni tego nie przeżywają. Znaczy, oni mogą to przeżywać, tylko że nie robią tego w sposób oficjalny, więc zasadniczo ludzie myślą, że nie przeżywają. Więc zasadniczo chodzą do osób, które tego nie przeżywają. I tutaj mamy w ogóle bardzo dziwaczną sytuację, bo tą tajemnicę można odkryć tylko przeżywając ją, tylko ją przeżywając. Czyli małżeństwo trzeba przeżyć. A jeśli się jeszcze nie jest małżeństwem, to być absolutnie gotowym na przeżycie. Czyli tak, ja się zgadzam na przeżycie tego właśnie. Się jakoś zgadzam. Bo jak nie, to tej tajemnicy się nie odkryje. No to zawsze będzie tajemnica. I Paweł robi potężną analogię do Chrystusa i Kościoła. I to jest bardzo ważne dla nas. Bo my na tej analogii, bo my w tej analogii właśnie odnajdujemy wzorzec. Bo to jest co? Identyczne. Chcę, żebyście teraz bardzo ważną rzecz zapamiętali. To jest identyczne. Relacja między mężem a żoną jest identyczna jak relacja między Chrystusem a Kościołem. I albo się to odkryje, albo się nigdy nie będzie spełniony w małżeństwie. I tyle. Rozumiem, to jest bardzo ważne. Więc ja chcę, żebyście odkryli to. Bo to wam da przestrzeń, główny punkt wyjścia. Inaczej wasze małżeństwa obecne czy przyszłe nie będą pewne. To bardzo ważne jest, że on tak to złączył. To jest głębokie objawienie. To jest jedno z głębszych objawień podłogowych. I teraz tak. Ja zacznę od męża. I powiem tak. Ja uważam, na podstawie prawdy, którą ja posiadam i zrozumiałem, plus mojego osobistego doświadczenia, plus świadectw, które zebrałem w sobie do tej pory, że mąż odgrywa kluczową rolę w małżeństwie. Tak jest moje zdanie. Co za tym idzie? Przede wszystkim o wiele większa odpowiedzialność. Ja uważam, że to faceci są odpowiedzialni za małżeństwo. Nie uważam tego, bo to jest bardzo niewygodne, żeby tak powiedzieć. Ja słyszałem wiele nauczeń w Kościele. Ja mówię, słyszałem 90 parę procent nauczeń to jest taka, że jest małżeństwo, to jest wspólnota, my razem mamy odpowiedzialność. Tak, mamy razem odpowiedzialność zdecydowanie. Tylko istnieje wiele poziomów odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest różna. Tak? Bardzo różna. Na przykład dzieci w domu też mają odpowiedzialność za dom. Moje pytanie jest takie, jaki jest poziom tej odpowiedzialności? Tak? A jaki jest mój poziom jako ojca, czy jako matki? No, diametralnie różny, tak? Jak jest firma, to wszyscy w firmie mają odpowiedzialność. Tylko inną ma odpowiedzialność właściciel, tak? Inną kierownicy, a inną pracownicy. Tak? Pracownika nie jesteśmy w stanie wziąć na dywanik dlatego, tak? Że nie został podpisany kontrakt na poziomie kierowniczym, tak? Co pracownikowi do tego? Pracownik ma wywalone na to, czy kierownik zawalił. Nie można pracownikowi obciąć premii, bo kierownik nie podpisał kontraktu, tak? Albo nie można mieć pretensji do kierownika, tak? Bo właściciel przegrał firmę w kasynie.
I przyszli smutni panowie o grubych karkach, tak? I właśnie wynoszą maszyny. Okej? Okay? Co kierownikom do tego? Nic. W małżeństwie jest podobnie. Wbrew obiegowej opinii w naszym chorym kraju, gdzie na kobiety zrzucana jest odpowiedzialność za wszystko, tak? Ja uważam, że w małżeństwie większa odpowiedzialność jest na mężczyźnie. I to się wielu mężczyznom w tym kraju może nie podobać, bo mężczyźni w tym kraju to jest dosyć wygodny gatunek. Troszeczkę jesteśmy podobni w ogóle do takich różnych narodów cygańskich. A to są Polacy, mimo wszystko. Jak się temu przyjrzycie, to zobaczycie, że tak jest. Taki naród jest. Ten facet to jest taka w ogóle postać, rozumiecie, gdzie najpierw się trzyma matki, która tam z tymi, wiesz, siatkami do domu idzie, jeszcze piwo niesie ojcu, a potem przenosi to na żonę. I to ta żona w ogóle ciągnie ten temat. I można dużo mówić o kobietach, które, ja to się zawsze, zawsze jak rozmawialiśmy sobie o takich tematach różnych manipulacji, mówię, bo kobieta to kobieta, ale wiesz co, my w tym kraju kobiety w pewnym sensie, bo już ja nie mówię o całokształcie, ja nie mówię tylko o Polsce, bo tam nie chcę dalej sięgać, w pewnym sensie one są jakby trochę przymuszone do wchodzenia w pewną rolę. One są troszkę przymuszone, dlatego że faceci nie trzymają standardu. To w Polsce jest bardzo widoczne, że faceci nie trzymają standardu. Bardzo. To jest dla przeciętnego Polaka to nie ma problemu, że on jest alkoholikiem, rozumiesz, o co chodzi. Wiesz, on pije, nie? Pije sobie. On ma żonę, dzieci, on pije na przykład. Co go to obchodzi? Wiesz, szok. On może pić na przykład. I wiele innych rzeczy. No, ona nie pije tak. Mąż, przyjaciele, z perspektywy Bożej, to król, kapłan i prorok. To są tylko funkcje duchowe. Król, kapłan i prorok. Jeżeli mąż nie będzie królem, kapłanem i prorokiem, to spieprzy małżeństwo. Król, kapłan i prorok. To jest miejsce mężczyzny w małżeństwie. To są duchowe funkcje. Król to jest ustawodawca, zarządca, organizator łamany przez nauczyciel, finansista, o czym wielu mężczyzn niekoniecznie chce słuchać. Obrońca, sędzia, egzekutor i pionier łamany przez wzór. To jest mąż. To definiuje króla. Jak sobie zobaczysz króla, to zobaczysz, że to jest król. Może tylko nie patrz na polskich królów. Rozumiesz? Ale sama filozofia króla, to jest król, to jest taka postać. Kapłan to wstawiennik łamany przez Zbawiciel. Najprościej powiedziawszy, mąż, zdrowy duchowo mąż, to Zbawiciel swojej żony. Zbawiciel, jak Chrystus do jej życia. Taka jest funkcja. To wynika z tego fragmentu. A prorok to człowiek posiadający całościowy pogląd łamany przez nadający kierunek. To jest coś takiego, jak ja rozmawiam z wieloma facetami, oni nie wiedzą. Ja mówię, ty masz jaja, mam. Ja mówię, robię założenie, że jesteś odrodzony z Bożego
Jeśli jest tak, jak mówisz, to jakim prawem nie wiesz? Nie wiesz, jaki jest kierunek dla twojego domu. Ty nie wiesz, jaki jest kierunek dla twojego małżeństwa. Ty nie wiesz. Nie masz prawa nie wiedzieć. Jesteś powołany jako prorok. Masz wiedzieć. A ona ma prawo od ciebie wymagać tego, żebyś wiedział. Ona ma pełne prawo do ciebie przyjść, stanąć przeciwko ciebie i powiedzieć: wiesz. Koniec. I polecimy sobie po takich czynnościach sprawczych na podstawie tych wersetów. Po pierwsze, mąż jest głową. A więc co to jest za rzecz? Od tego zaczyna Paweł swoją wypowiedź. To oznacza, że on zarządza. To jest zarządca. Ale zarządca dla wielu mężczyzn to jest przestrzeń związana z tym, że on wymaga, że on sobie życzy i tak dalej, i tak dalej. Ale zarządca to nie jest to. Głowa to jest przestrzeń naszego ciała, która steruje całym ciałem. Posłuchajcie. Opowiem wam kawałek tego wczorajszego filmu. To naprawdę jest ciekawa rzecz. Bajka pogańska, ale fajna. Ci bogowie Egiptu. Tam głównym takim motorem całego zjawiska jest Bóg Ra, który ma tam tych swoich synów. Ci synowie tam się leją, mordują i przejmują władzę. Jak to w tych legendach egipskich. I jeden z nich tam morduje brata, innych bogów, zabiera im różne atrybuty i leci do tego Ra, bo Ra się na takim statku jest już takim dziadkiem. I Ra codziennie robi jedną rzecz. Jest największym z bogów, jakby ojcem bogów. Ale wiecie, czym się zajmuje Ra? Codziennie, a w zasadzie co noc, wychodzi na spotkanie z potężnym demonem. To też jest taka postać z legend egipskiej. I ten demon chce zaatakować ziemię. Nie? I ten Ra każdej nocy, tak, odpędza tego demona od ziemi. Ten jego jeden syn, popieprzony równo, mówi do niego tak: chcę być na szczycie, chcę być największy, chcę być najpotężniejszy. A on mówi do niego: rozumiem cię, synu. W takim razie ci powiem, jak to można osiągnąć. Zajmiesz moje miejsce. On mówi: i co chcesz powiedzieć, że największym jakby splendorem Boga jest to, żeby co noc bronić ziemi? Chcesz mi powiedzieć, że mam spędzić wieczność na tym statku i codziennie odpędzać tą wielką bestię od ziemi? To jest największy splendor Boga? A on mówi: a co na to liczymy? Miłość wymaga poświęceń. W ogóle myślał, że bycie wielkim będzie polegało na tym, że on będzie wszystkim rządził, że będzie się w ogóle rozkładał, rozumiesz, a wszyscy będą mu służyć. Ale otrzymuje informacje, tak? Nie tędy droga. Zarząd to największa odpowiedzialność. Człowiek może mieć obciętą rękę, będzie żył. Może odciętą nogę, będzie żył. Wyjmą mu kawał bebechów, też będzie żył człowiek. Nie spotkałem człowieka, co żyje bez Boga. Wszystko można mu poodcinać. Korpusy same chodzą, rozumiesz, o co chodzi. Ale nie bez głowy. Głowa musi być. Mąż jest głową żony. To jest potężna odpowiedzialność. Co dalej? Tu jest napisane, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, którego jest Zbawicielem.
I dalej, 25. Mężowie, miłujcie. A więc po informacji, że on jest głową, dostajemy informację, że on ma już określoną formę zarządzania. Jak on ma zarządzać? Czyli on nie zarządza w ten sposób, jak mu się chce. On ma dyrektywę. Ten wzorzec pokazuje nam, że masz być głową zarządzającą za pomocą uwalniania miłości. Jesteś głową. To jest w ogóle przedziwne tutaj, jak przeczytacie to, że tutaj nie ma w ogóle, jeżeli chodzi o kobiety dalej, żony miłujcie mężów swoich. To jest w ogóle mocne. W ogóle ja chcę, żebyście głęboko do tego podeszli z takiej perspektywy Bożego obrazu. On, wielki Bóg, odpowiedzialność za promowanie miłości składa na mężczyznę. On mówi tak. Jesteś głową, chłopie. I teraz wprowadzaj zarząd za pomocą miłości. Wiecie, tutaj się rzeczy rozmywa. Bo tu się okazało, że to nie jest zarządzanie, które polega na tym, że się stoi gdzieś daleko i się w ogóle mówi do żony swojej, masz robić to, 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 to i tamto. Bo ja jestem twoją głową. Nie jesteś głową, tylko łbem, jeżeli tak myślisz. To jest wielka różnica między głową a łbem. Mąż jest promotorem miłości. Promotorem, to jest promotor. Promotor to jest inicjator i opiekun jakiegoś przedsięwzięcia. Inicjator i opiekun. Inicjator i opiekun. To jest promotor. A więc to jest, będąc głową, tak? Otrzymujemy informację, że owa głowa ma zarządzać, tak? Poprzez uwalnianie miłości. Uwalnianie, idziemy dalej, uwalnianie przez niego miłości przede wszystkim opiera się na czym? Na wydaniu siebie samego za żonę. Czyli praktycznym położeniu swojego życia, aby życie jego żony było w pełni szczęśliwe. Oto definicja zarządu. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I tutaj wielu ludziom w gatunku męskiego rzedną miny. Dlatego, że okazuje się, że ten zarząd, on w ogóle ma inny wymiar. Że to jest praktyczne położenie swojego życia, aby życie jego żony było w pełni szczęśliwe. Rozumiecie, panowie, co to znaczy być głową swojej żony? W ogóle wiecie, że Jezus, bo skąd Paweł to wie? To jest objawienie, które Paweł ma. Jezus wcześniej dzieli się wieloma rzeczami ze swoimi apostołami. Ja przypuszczam, że on im opowiadał podobne rzeczy, wtedy, kiedy ich nauczał na osobności. Gdzie jak Piotr to usłyszał, wszystko, tak? Jeszcze się na końcu dowiedział, że z byle powodu się nie powinien rozwodzić. Tak? To przemyślawszy wszystko mówi, skoro tak się sprawy mają męża i żeby, to nie warto się żenić. To jest bardzo ważne dla osób, które nie mają jeszcze żon. Dla mężczyzn, którzy nie mają żon. Jak masz to spieprzyć, to się nie żeń. Ja to mówię prosto w oczy ludziom. Jak masz to spieprzyć, to się nie żeń. Ja dużo rzeczy naspieprzałem w naszym małżeństwie. Bardzo dużo. Mówię, albo weź to jak należy. Wiecie, mi nikt nie umiał powiedzieć. Ja nie wiedziałem.
A mówię, a ty dzisiaj wiesz. Więc mówię, jak nie wiesz, jak nie bierzesz tego, to się nie żeń. Się lepiej nie żenić. Bo to będzie kongo. Nie mów, że Bóg będzie z nami. Bo Bóg będzie w tym z wami. Bóg w swojej prawdzie będzie z tobą. Boga inaczej z tobą nie będzie. Diabeł bardzo chętnie będzie z tobą w każdej konfiguracji. On będzie pierwszy z tobą. Rozumiesz? Bez znaczenia jak. Tak? On jest wybredny. Człowieku. On zżera ludzi pod każdą postacią. Pierwszy humanista. I teraz praktyczne położenie swojego życia, aby życie jego, żeby życie żony było szczęśliwe, powoduje, czyli ten system ma, on doprowadza do uświęcenia żony, czyli uczynienia ją oddzieloną dla niego, jako jego, jako osoby, która łączy się z jego poglądami, przekonaniami i działaniami. O co chodzi? Dopiero kiedy mąż będzie kładł życie swoje za żonę swoją, dopiero wtedy zostaje otworzony proces, tak, uświęcenia żony dla niego. Co to oznacza? Że wtedy ona, tak, ma szansę, rzekłbym, prostą drogę do tego, aby zacząć rozumieć go, podzielać jego poglądy. Rozumiecie? Ja bardzo często przekonywałem Agatę do różnych rzeczy. To nie tak działa. To nie tak działa. Dopiero kiedy realnie zaczynasz kłaść życie, to żona będzie miała otwartą drogę do uświęcenia dla ciebie. Co znaczy, że do uświęcenia? Uświęcony oznacza oddzielony, inny niż wszystko inne. Żona zaczyna się orientować głęboko na serce męża wtedy, inaczej, zaczyna móc się orientować na jego serce. Bo czy ona się zorientuje, czy nie, to też od niej zależy, bo to jest bardzo ciekawe. Bo to, jak on będzie postępował, to nie oznacza, że ona to zrobi, ale oznacza, że ma drogę otwartą. Bo wcześniej ma zamkniętą. On ma jako głowa otworzyć tą drogę. Czyli ona teraz, kiedy on życie kładzie, prawda, tą miłość objawia w ten sposób, że życie kładzie, to ona w tym momencie ma otworzone drzwi, tak? I ona może wejść w system uświęcenia wobec jego osoby, czyli ona może zacząć się oddzielać od wszystkiego innego dla niego. Ona dopiero to tu zrobi. Tak jak z Kościołem i z Chrystusem. Rozumiesz? Dlaczego lgniemy do Jezusa? Dlaczego? Życie za nas położył. Położył życie? Amen. Dlatego do niego lgniemy. Mąż ma kłaść życie za żonę, aby ona do niego lgnęła. Otwiera jej drogę wtedy. Nie wiemy, czy będzie lgnęła, bo dalej nie wiemy, bo ona jest suwerenną jednostką, ona musi to rozpoznać, ona musi to zobaczyć, ona musi to połknąć, rozumiesz? Nie wiemy, czy pójdzie, ale ona może już pójść, ona już może teraz. Tak powstaje realność małżeństwa. Bo inaczej to są płytkie rzeczy, płyciutkie. Uświęcenie owo, idąc dalej, odbywa się za pomocą oczyszczenia przez kąpiel wodną przy pomocy słowa, czyli rozbudowanie i pielęgnowanie głębokiej relacji opartej na prawdzie. Jak to wygląda? Kiedy drzwi są otwarte, zaczyna być budowana prawdziwa relacja między nimi. Powstaje coś prawdziwego. To jest kąpiel wodna przez słowo. Co powstaje? Powstaje relacja. Zaczyna powstawać, bo to też jest procesowe. Powstaje system, tak? W którym oni zaczynają się porozumiewać.
Oni się zaczynają porozumieć. Powstała droga do porozumienia. Droga do porozumienia powstała. Marzeniem wielu małżeństw jest to, żeby się rozumieli. A to są wzorce, jak to zrobić. Rozumiesz? Wzorce. Tym sposobem, czyli rozwinięciem tej relacji, tak? Głębokiej relacji, mąż przysposabia sobie żonę, czyli w swoisty sposób układa ją sobie w celu bycia jego częścią. To jest w ogóle zadanie męża, ułożyć sobie żonę. Jak ja się modliłem do Boga, mówiłem o różnych tam rzeczach związanych z Agatą, mówię, to tak bym chciał, to tak bym chciał, a tu się bym powiedział, to sobie to zrób. Bo według tego wzorca, to ja mam ułożyć swoją żonę. Ja mam to zrobić. To mi się nie zdarzy. To się nie zdarza. Co mówi słowo? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić. Mąż ma przysposobić sobie żonę. On ma ją ułożyć. A więc widzimy, że ta relacja, która już zostaje nawiązana, ona będzie przyczynkiem, pewnego rodzaju podstawą do ułożenia sobie żony. Co to znaczy, że ona będzie ułożona? To znaczy, że na poziomie prawdy, zrozumienia poglądów, wspólnoty emocjonalnej i bliskości fizycznej zaczynają stanowić jedną bryłę. Bryłę zaczynają tworzyć. Bryłę. I nie po 50 latach, kiedy się znają już jak łyse konie. Po co po 50 latach? No po co? Nas nie interesują takie rozpiętości czasowe. Nas interesuje tu i teraz. Masz być szczęśliwy tu i teraz. Teraz. Nie za 50 lat. Ten rozwój, idąc dalej, jest możliwy tylko wtedy, kiedy mąż ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości. W ogóle, jeżeli mąż nie ma bardzo wysokiego poczucia własnej wartości, to nie ma szans, żeby ten proces w ogóle poszedł dalej. Żadnych szans. Ponieważ miłować żonę należy tak, jak się miłuje własne ciało. Co tam jest napisane? Jeżeli mąż nie ma bardzo wysokiego poczucia własnej wartości, to nie ma żadnych szans, że będzie realnie kładł życie za swoją żonę. Człowiek nie posiadający poczucia własnej wartości nie będzie kładł życia za drugiego człowieka. Człowiek wybrakowany nigdy nie położy życia. Nigdy. Kiedy Jezus umywa nogi uczniom? Kiedy? Kiedy wie, kim jest, skąd pochodzi, dokąd idzie. Dopiero w tym momencie on myje nogi. Jego objawienie tutaj już jest pełne. On wie, że jest Mesjaszem. A więc on jest w stanie umyć mu nogi. Dokładnie tak samo z mężem. Jest napisane, że ma miłować żonę jak własne ciało. Jak on ma miłować prawidłowo, czyli w konsekwencji życie swoje kłaść, bo o tym mówiliśmy, jeśli on nie ma wysokiego poczucia własnej wartości. Rozumiecie, dlaczego ja mówię o tym, jak wiele zależy od faceta? W Polsce kupa facetów ma niskie poczucie własnej wartości. Nie wiem, czy nie większość. Bardzo dużo mężczyzn ma niskie poczucie własnej wartości. Chodzą takie pierdoły jeden za drugim, tak? I nie wiedzą w ogóle, o co kamer. Nie wiedzą.
Nie daj Boże, jak go dotkniesz. Okej? Życie mam kłaść. Życie. Jak mnie gacie piją w dupę i ja mam problem, że ciebie rozumiesz tak, jakbym miał okres. Facet. Rozumiem. Zastrzyki z testosteronu trzeba robić. No sorry. Weź sobie przeciętnego rycerza, proszę ciebie, z XV wieku. Weź tego człowieka, postaw go dzisiaj. No bez przesady. Facet musi mieć wysokie poczucie własnej wartości, kiedy wchodzi w małżeństwo. On musi to mieć. Bo inaczej on rozpieprzy to wszystko. Małżeństwo to nie jest miejsce, gdzie on ma zdobywać poczucie własnej wartości. Bo on będzie cierpiał, będzie cierpiała ona, będą cierpiały dzieci. Rozumiecie to? Żona może zdobywać poczucie własnej wartości w małżeństwie. Tam jest łatwiej. To nie chodzi, że ona ma się pobrać z deficytów. Nie o to chodzi. Ale spójrzcie, to tajemnica wielka, Paweł mówi, dlatego odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chodzi o to, że Kościół może zdobywać poczucie własnej wartości. Rozumiesz? Może to robić. My zdobywamy poczucie własnej wartości. Amen? Możemy. Ale Chrystus ma poczucie własnej wartości. On pierwszy wszedł w ten związek z poczuciem własnej wartości. My jako Kościół możemy sobie dorastać w tym. Okej? Okay? W jego ramionach. Dlatego kobieta, ona może mieć pewne deficyty wchodząc w małżeństwo, ale facet nie może wejść w małżeństwo z poczuciem, z brakiem poczucia własnej wartości. To jest niemożliwe. Dlatego jeszcze raz mówię, dlaczego ja mówię o facetach, nie? Dlaczego stawiam to w tym miejscu? To jest niepopularne w ogóle. Ale w ogóle, bo ludzie myślą, że w ogóle sprawiedliwość Boża to polega na tym, że wszystkim porówno. Człowieku, tak to mówił Marx i Engels. Bóg to nie jest komunista, wszystkim porówno. Jak równo? Wszystkim. Człowieku, to jest w ogóle niesprawiedliwa postać po ludzku. On mówi, tym, którzy mają, to ja dodam. A tym, którzy nie mają, to zabiorę wszystko, co myśleli, że mają. No cholera, to nie jest sprawiedliwe wcale. To nie ma u Boga tak, że to wszystko porówno, on i ona porówno. Nie ma porówno. Na facecie jest większa odpowiedzialność. I faceci w kościele w ogóle muszą zatrybić ten temat. Zatrybić. Przestać chodzić w ogóle jak takie stłamszone psy do ciebie i szuka żony, tylko on chodzi taki człowieku, taki no jest, jego nie ma, taki, a tam ma nogę za krótko, a tamta ma oko w krzywo, a ten ma taka jest i tam człowieku. To ty masz krzywo. Ja bym miał dawno 4 żony. No tak, na jego miejscu. On chodzi człowieku i się patrzy się. No weź ją zdobądź ją. Choć Boże, ci ręce namaszczenie Beniaminytów na ciebie uwolnię. Oni tam wjeżdżali, porywali te babeczki. Taki miał sposób na narzeczonych zdobywania. Podjechali tam pod jakiś tego ekipą. Nabrali tych babeczek. Koniec. Tak. To jest inna metoda funkcjonowania w Królestwie. Tu nie ma demokracji, tu nie ma humanizmu, to są Boże zasady. Facet to król. I faceci albo się będą zachowywali jak królowie, tak? Albo będziemy mieli, albo problemy będą. Bo te homoseksualne duchy porobiły takie rzeczy w głowach człowieku. Duchy homoseksualne. Że stworzyły w ogóle jakąś taką bryłę, że on... Że człowieku, ty musisz mieć. Dlatego ja na przykład bardziej cisnę w moich relacjach na chłopaków w kościele niż na kobiety, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości. Bo my jesteśmy powołani przez Boga do tego, rozumiecie? Predysponowani, jakby mamy... Jakby jest łatwiej jest facetowi najpierw to chwycić, najpierw łatwiej jest. Tak jest. Kobietom jest inne rzeczy łatwiej zrobić. Facet jak miał urodzić dziecko, to by umarł. Pierwszy poród z góry. Skąd? Człowieku, nawet pękły Piotra. Ostatnio sobie poczytałem o Piotrach, przecież ciebie różnice między Piotrami kobiet i mężczyzn. Dziękuję uprzejmie, człowieku, ale nasze Piotra się nie nadają do tego.
nie nadają się. Rozumiecie? A kobiece Piotra się nadają. Tam jest zupełnie inna elastyczność kości, stawów w człowieku. To jest szok. Gdzie to po robocie by było? Pierwsze dziecko. Urodziłbym, to poszedł. To są w ogóle, jesteśmy różni. Nam nie wolno, wszystko jest równe. Wszystko jest równe. Nie jest równe wszystko. W Królestwie Bożym nie ma takich rzeczy. Tu nie ma żadnej równości. To jest Królestwo Boże. Słuchajcie, my zapomnimy, to są humanistyczne zajawki. A w małżeństwie to bardzo łatwo łyknąć ten humanizm. To jest bardzo łatwo łyknąć humanizm w małżeństwie. A jak już w ogóle faceci załatwią ten temat, to znowu idą w drugą stronę. To on jest taki król, wiesz, jaki on jest król. Król ten. Julian. Król Julian, bo to też taki król jest człowiek w pingwinach z Madagaskaru. Tamten to dopiero na przerost człowieku. I tacy też, bo teraz ten królem. Życie położ, Julianie. Rozumiesz? Bo to jest to. To wysokie poczucie własnej wartości sprawia, że w życiu męża nie ma miejsca na istnienie przestrzeni nienawiści. Czyli, że mąż nie kumuluje w sobie złych myśli i odczuć wobec żony i zawsze chce dla niej dobrze. Jeżeli facet ma wysokie poczucie własnej wartości, w nim nie zaistnieje w ogóle przestrzeń nienawiści. Przytoczę taką rzecz, taką społeczną bardzo. Widzimy czasami na filmach, kobieta podchodzi, chlasnęła faceta w twarz, nie? To nie jest rażące, że to zrobił. On stoi już. Kiedy widzimy odwrotną reakcję, facet wali kobietę, to wzbudza w nas jakąś złość. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo istnieje, ludzie tego nie potrafią zatrybić. To są duchowe prawidła. Facet, normalny facet, nie będzie posiadał w sobie nienawistnej formuły do kobiety. Kobieta będzie ją posiadać. Tylko jest to na tyle delikatny temat, że on jest w stanie jako skała to przyjąć, rozumiecie? I wyhamować w ogóle ten pęd. Takie są różnice. Sara, nie wiadomo skąd, już posiada informację, że kobiet się nie bije. Ostatnio do niej mówię, a może mówię, chodzi o to, że się ludzi nie bije. Nie, dziewczynek się nie bije. Ja mówię, naprawdę? Jeszcze jej zapytałem, skąd się dowiedziała, że dziewczynek się nie bije. Z dziewczynkę nie, bo to dziewczynek się nie bije akurat. Rozumiecie? Ale dziewczynka przylać może. I to jest nawet dobre, ja dostała. Ja nieraz patrzę na filmach, ludzie mnie leci do niego, wkurzona, dostał w dziupę, ludzie pocałowała go zaraz. Najpierw mu przylała. Ja nigdy nie widziałem przy ciebie, że facet leci do kobiety, najpierw ją wali, proszę ciebie, z pięści, a następnie ją przytula. A w ogóle kobieta to w ogóle pobiegła, powiedziała, pocałowała go przed ciebie. O. To na facecie leży odpowiedzialność, bo jemu jest dużo, dużo łatwiej zbudować przestrzeń, tak? Głębokiej świadomości tego, jakim jest wielkim i silnym. Poczucie własnej wartości. On ma łatwiej. On ma inny stan emocjonalny. Bóg o tym doskonale wie, bo on takiego stworzył tego faceta. I też stworzył tą kobietę. I ona na przykład może mieć taką przestrzeń. Posłuchajcie dalej, w małżeństwie to facet ma wytrzymać kobietę, a nie kobieta faceta.
to facet ma predyspozycję wytrzymania kobiety. A nie kobieta faceta. To nienaturalne, żeby kobieta wytrzymywała faceta, rozumiecie? Bo ją to zmiażdży. Zrobi to z niej coś, czym ona nie jest. Ja widziałem, jak moja matka wytrzymywała ojca mojego. Rozumiecie? Widziałem, jak ją życie miażdży. Rozumiecie? Wszystkie nerwice w ogóle miała. Wszystkie nerwice, jakie chyba w ogóle były. Do szpitala ją sparaliżowano, w ogóle zabierało pogotowie. Widziałem to w ogóle. Dramat, nie? Po prostu co jej się układy nerwowe robiło. Nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec, który chlał tyle lat, że miał jakiś problem nerwowy. Nigdy problemów nerwowych. I nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec w szpitalu był. Emocje zupełnie. Szok. A więc idąc dalej, brak owej nienawistnej przestrzeni powoduje, że mąż żywi żonę, czyli uwalnia życiowe produkty w jej ducha, duszy i ciało oraz pielęgnuje żonę, czyli dba o jej rozwój na poziomie ducha, duszy i ciała. On jest do tego powołany. On ma karmić ją i ma pielęgnować ją. To ma robić facet. Ma karmić i pielęgnować, żywić i pielęgnować, dokładnie żywić i pielęgnować, ma uwalniać życie. Żywić i pielęgnować. Taki ma być ten facet. Po prostu. A nie domagać się, aby był żywiony i pielęgnowany. List do Efezu. I cechy teraz. Cechy dobrego męża. W ogóle trzy podstawowe rzeczy. Jeszcze raz przypominam, żeby o tym nie zapomnieć. My mówimy o ludziach realnie oddanych Bogu. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę tutaj innych rzeczy. To jest Boży wzorzec. Pobożność, wiara i odwaga to są fundamentalne, duchowe cechy męża. Zresztą żony też. Ale to są te trzy cechy, które w małżeństwie one realnie muszą zafunkcjonować. Pobożność, wiara i odwaga. Pobożność, czyli to musi być człowiek ukierunkowany na Boga. Królem, kapłanem i prorokiem może być ktoś, kto jest ukierunkowany na Boga. W innym wypadku to nie będzie król, kapłan i prorok, tak? On w to nie wejdzie. To tylko człowiek ukierunkowany na Boga. Dlatego jak mówimy o małżeństwach, to w ogóle się nie szuka, gdzie idzie, to się nie patrzy, gdzie idzie. No gdzie? No jakiego chcesz mieć? Króla, kapłana i proroka? Skąd go chcesz wziąć? Z fajansu tego świata? Tak? Tam nie ma królów, kapłanów i proroków, tak? To nie idziesz po tym świecie, nie zaglądasz do śmietnika, o, kapłan leży. Tak? Się nie znajduje takich rzeczy. Tak? Śmietnik to śmietnik, tak? Śmiecia znajdziesz. Najpierw zewangelizuj śmiecia. Niech śmieć się zorientuje proszę siebie, że jest w złym miejscu, tak? Pomóż mu wyjść z tego śmietnika, tak? I dopiero po tym, jak śmieć zacznie się zmieniać w wyniku działania Świętego Ducha, no to wtedy rozumiesz, no jeszcze zakręcić koło niego. A nie inaczej. A więc, cechy dobrego męża. Przede wszystkim odpowiedzialność. To jest odpowiedzialny człowiek. Po drugie, konsekwencja. Dalej, zaradność, pracowitość, dalej, otwartość. To był dramat dla mnie, otwierać się, dramat. Bez tego nie ma małżeństwa. Facet musi nauczyć się otwierać. Otwartość, otwiera siebie przed żoną.
Dalej, kultura zainteresowania sprawami żony. On ma się interesować. To nie znaczy, że ma wszystko wiedzieć, bo to jest w ogóle niemożliwe, ale on ma w swoim sercu być ukierunkowany, być zainteresowany. On tak ma mieć. Następnie, postawa autorytetu. Mąż to musi być człowiek prezentujący autorytet. Następnie, to musi być facet, który rozwinie w sobie przestrzeń romantyzmu. Jeżeli nie rozwiniesz w sobie przestrzeń romantyzmu, to będzie suche. Rozumiesz? Kobieta z reguły będzie miała łatwiej. Chociaż niekoniecznie, ale z reguły. Następnie zmysł organizatorski. Mąż to jest organizator. Organizator. Ktoś, kto ogarnia rzeczy. Tak? On organizuje też te rzeczy. A nie, że on w ogóle nic nie wie. W ogóle. Nie wie dokąd, gdzie, jak, po co człowieku. Kiedy, nie wie. Nie możesz nie wiedzieć. Ona ma prawo chcieć, żebyś wiedział. Następnie poczucie humoru. To musi. Nie masz poczucia humoru? To będzie problem w małżeństwie. Po prostu. Dlatego, że na pewne rzeczy, jeżeli nie zareagujesz, w ogóle wiecie, że pewne sfery demoniczne to tylko przez poczucie humoru jesteśmy w stanie w ogóle. W innym wypadku to w ogóle nie ma opcji, żeby było inaczej. Następnie to nie może być człowiek drobiazgowości, czyli człowiek, który w ogóle jest, którego życie jest skumulowane na jakiejś formie drobiazgu, to w ogóle po pochwalce jest. To nie może być takiego człowieka. Drobiazgowość w ogóle człowieka, bo on ma swój kapsel gdzieś. Kapsel mu zabrało, bo teraz ciebie. Następnie to jest otwartość na eksperymenty. To jest człowiek, który musi być gotowy na eksperymentowanie w życiu. Nie na zasadach jedynie takich, że jest utarty schemat życiowy, tylko w tym schemacie ja się poruszam. Nie poruszam się w tym schemacie. Jestem otwarty na eksperymenty. Zobaczcie, to mężczyzna cały czas. To jest praktyczna czułość. Praktyczna. Tego się trzeba uczyć. To nie zawsze jest tak, że to każdy ma, że tak ma. Niekoniecznie tak facet będzie miał. Kobieta może mieć łatwiej z tym znowu tutaj, a on niekoniecznie. Dalej to jest optymizm. To musi być człowiek optymizmu. Mężczyzna. To nie może być dziad, który cały czas tylko widzi na czarno, bo to głowa jest. To głowa. Rozumiecie? Dalej to jest hojność. To nie może być sknera. Sknera człowieku to jest w ogóle dramat. Dalej to jest umiejętność zarządzania finansami i czasem. Umiejętność zarządzania finansami i czasem. Taki musi być facet. On musi to umieć zrobić. Dalej dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. To nie można być śmierdzielem. Ja wiem, że my, mężczyźni, inaczej do tego podchodzimy. Ja dbam o siebie, jest wszystko okej, ale no nie dbam tak o siebie, jak dba Agata na przykład. No ja mówię, ja... Ona chodzi, na przykład wyjdzie na rzęki ręce. Ja też umyję czasem ręce, no. Ale czasem umyję. Mam brudne, to umyję. No. Umyję rano, umyję wieczorem. No, umyję czasem. Nie no, myję codziennie ręce, ale nie tak, że wchodzę i... W środę sobie umyję ręce, na przykład... A ja na później ręce umyję. Człowieku, poszedłem, mam taki laptop. Nie? Taki mój laptop, którego ja używam. Nie? Teraz tego tam używam, nie?
Ostatnio wziąłem wodę i mówię do Sary, chodź, obejrzymy sobie na tym laptopie jakiś tam film. Słuchajcie, otworzyłem ten laptop, wyszedłem do toalety, wracam, co się dzieje z moim laptopem? Ona już jest ze sprayem takim, Sara, i z jakąś chustką i mi go czyści. Mówię, co ty tam robisz z tym laptopem? Mówi, nie wiedziałeś, jaki ty masz laptop? Ja mówię, jaki? Co on jest brudny, ten laptop. Ja mówię, nie, no widać ekran, mam wszystko. Tutaj widać, nie? Popatrzyłem na mnie. W ogóle nie wiedziała, o co mi chodzi, wiecie. Czyścił mi chodzi. Dobrze, no wyczyściła mi ten laptop. Ja bym go wyczyścił, no jakoś kiedyś. Ale generalnie facet musi wyrobić sobie kulturę taką, takiej higieny. Dbałości musi. To jest w ogóle dbałości, generalnie dbałości. Nie tylko na takim poziomie, wiecie, żeby w cudzysłowie nie przykleił się do czegoś. Bo to nie tak. Są męskie perfumy też. Sztyfty pod papie są osobą. Istnieją takie rzeczy. Od dawna? No, parę lat to nie jest takie. Parę fajnych rzeczy. Dalej, bardzo ważną rzeczą u mężczyzny, na którą musi pracować, to jest spokojna komunikacja. Bo facet to jest zasadniczo, i mówimy znowu o facetach normalnych, takich, nie tam gdzieś przygaszowych czy jakichś, że on mimo wszystko to będzie chciał tą rzecz szybko pociągnąć. Taki jest facet. To już jest sprawa testosteronu w nas i jakby tutaj o tym się nie dyskutuje. Chcemy, no to dla nas to jest normalne. Tak, że idziemy, w ogóle załatwiamy tą rzecz, natychmiast byśmy przepchnęli wszystko naokoło i byśmy poszli to zrobili. Nie? Natomiast to jest też nauka spokojnej komunikacji. Spokojnej komunikacji. I taki musi być facet. Facet to jest, że musi być człowiekiem, mąż, mówimy o mężu. Cały czas mówimy o mężu. Spokojnej komunikacji. Dalej to jest brak zazdrości. Nie bądź zazdrosnym człowiekiem, bo cię to rozwali. Jesteś zazdrosny, na kolana pokutuj. Zazdrość to jest grzech. 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 Zazdrość nie jest dowodem na nic. Miłość nie zazdrości. Pamiętacie? Kocham cię tak jestem zazdrosny o ciebie. Bzdury opowiadasz. Miłość nie zazdrości. W miłości nie ma zazdrości. Tam nie ma. To jest patologia. Ktoś jest zazdrosny, to jest do uwolnienia, rozumiesz, do przerobienia głowy. Bo w ogóle wiecie, czego dowodzi zazdrość? Niskiego poczucia własnej wartości. I koniec. Także jest co robić. Dalej, bezgraniczność seksualna. Myślę, że o tym facetom nie trzeba wiele mówić. I umiejętność nauczania. Bo w komunikacji musi być bardzo konstruktywny przekaz. Dalej, swobodny styl bycia. Swobodny. Nie spięty. Swobodny styl bycia. Na tym też trzeba pracować. Opiekuńczość łamane przez ojcostwo. Bardzo ważna cecha u męża. Czy chcemy, czy nie chcemy? Mężczyzna, kiedy wchodzi w małżeństwo, to wchodzi w rolę ojca. Po prostu. Jak czytasz Pismo Święte, to patriarchat związany z ojcostwem, w momencie, kiedy dziewczyna wychodzi z domu, z automatu przechodzi na męża. Wtedy on jest patriarchą. Dlatego jest napisana. I opuści. Opuści. Czyli tutaj widzimy, że się opuszcza. Człowiek opuszcza i łączy się z kimś. I teraz, kiedy kobieta opuszczała go, tak? Ona wchodziła pod drugi patriarchat.
pod drugi patriarcha. No i ostatnia rzecz, decyzyjność, zdecydowanie. Mąż to człowiek zdecydowany, decyzyjny. Nie człowiek, który nie wie i zrzuca ciągle odpowiedzialność na żonę. Nie zrzucać. Można się dzielić tymi rzeczami. Można sobie te rzeczy dawać. Ale mężczyzna w małżeństwie, on musi mieć w sobie na stałe system decyzyjności. Że on musi być gotowy zawsze decydować. O różnych sprawach może decydować żona, to jest kwestia układu, to jest kwestia tego, jak oni sobie poukładają rzeczy w życiu. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o sprawach finansowych, to może okazuje się, że żona jest lepsza w zarządzaniu pieniędzmi, wtedy ona zarządza pieniędzmi. Ja kiedy uczę na przykład pieniędzy, zawsze mówię, niech będzie jedna osoba, która zarządza pieniędzmi. Tak samo niech będzie jeden budżet, nie dwa budżety. Rozumiesz, jak są dwa budżety w małżeństwie, to jest niedobrze. Bardzo niedobrze. Także sami słyszę u ludzi, że ciebie żona ma swoje pieniądze, mąż ma swoje pieniądze, bo jak to macie swoje pieniądze? Ja nie rozumiem. Jak w ogóle jednym z fundamentów jedności małżeńskiej jest wspólnota finansowa. Wspólnota finansowa. Wspólnota finansowa. Nie mamy odrębne pieniądze. Mamy. Jak odrębne pieniądze? Zaraz będziecie mieli odrębne łóżko. A zaraz będziecie mieli odrębny dom. Sorry. I wtedy dom. Ale mężczyzna musi być zawsze gotowy, jakby musi mieć zmysł zarządzania pieniędzmi, mimo że na przykład żona może być lepsza w tym, natomiast on musi to mieć w sobie. Rozumiecie? Tak samo jak musi być decyzyjny. Decyzyjny.